Zespół szkół nr 3 imienia Władysława Stanisława Rejmonta w Łukowie był gospodarzem dużej imprezy szachowej, drugich otwartych mistrzostw szkół średnich w szachach. Turniej współorganizowało Stowarzyszenie Szachistów Szachpol oraz Miasto Łuków, a zawody sędziował sędzia klasy międzynarodowej Piotr Piwowarczyk. Cieszę się, że możemy się spotkać na kolejnej imprezie szachowej, na drugich mistrzostwach o puchar dyrektora zespołu szkół nr 3 oraz na kolejnych mistrzostwach szkół średnich miasta Łuków pod patronatem burmistrza miasta Łuków. W dzisiejszej imprezie uczestniczy 80 osób, razem z osobami towarzyszącymi, z opiekunami jest ponad 90 osób na sali, plus kibice, którzy tutaj też są, to jest ponad 100 osób. Więc jesteśmy mile zaskoczeni, że mimo sytuacji, jaka jest, czyli świeżo po pandemii i w trakcie pandemii w sumie, tylko że trochę mamy teraz odwilż to obostrzeniowo, jest chęć spotkać się i zagrać w szachy. To jest miłe zaskoczenie, że po prostu, że jednak ta dyscyplina sportu i ten sposób spędzania wolnego czasu jednak jeszcze zachęca w tej nowej rzeczywistości. Sporo szkół przyjechało z powiatu, ponieważ dyrekcja szkoły przyjęła koncepcję turnieju jako turniej otwarty. Doszliśmy do wniosku, że jak są szkoły średnie, to jeszcze byśmy połączyli szkoły średnie i przy okazji rozegrali mistrzostwa jak gdyby szkół średnich miasta Łukowa. Natomiast impreza ta o puchar dyrektor szkoły jest otwarta, gdzie tutaj ideą jest między innymi, żeby też osoby ze szkół podstawowych mogły zagrać, żeby przy okazji mogły zapoznać się ze szkołą i ewentualnie może którejś z narybków przyszłych uczniów zespołu szkół nr 3 w Łukowie. Mamy szkoły z różnych stron powiatu. Są przedstawiciele Zadamowa, ze Stanina, z Zastawia, z Trzebieszowa, oczywiście Łuków jest reprezentowany. Ale też jest ciekawostka, ponieważ mamy taki, można powiedzieć, że charakter międzynarodowy, ponieważ jeden z byłych uczniów szkół podstawowych powiatu łukowskiego uczy się teraz w szkole średniej za granicą i mamy jak gdyby taki akcent międzynarodowy nawet. Przyjechał po prostu i tutaj mieszka, rodzice mieszkają w powiecie łukowskim, więc zagrał, ale już ma przy nazwisku szkołę zagraniczną niemiecką. Mistrzostwa szkół średnich w szachach wygrał Szymon Tuszyński z 4 LO w Łukowie, zdobywając 8,5 punkta z 9 możliwych. Na drugim i trzecim miejscu plasowali się zawodnicy gospodarzy. Piotr Piwowarczyk z wynikiem 8 punktów oraz Łukasz Lędzion z 7 punktami. Indywidualnie w kategorii szkół podstawowych na pierwszym miejscu podium stanął Maciej Kajda, drugie miejsce zajęła Kamila Gromada, a trzeci był Kacper Celiński. Wszyscy uczniowie reprezentowali szkołę podstawową w Zastawiu. Drużynowo najlepszy okazał się zespół szkół nr 3 w Łukowie, przed 4 LO i 1 LO w Łukowie.